tej strony kamera, a dzisiaj lecimy sobie z kolejnym filmem z serii 2 najlepsze seedy w Minecraft Bedrock Edition. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bardzo mnie to motywuje do kolejnych filmów. Niestety pod poprzednim odcinkiem nie udało wam się progu lajków bić, ale macie jeszcze jedną szansę. Na 50 lajków pod tym filmem robimy kolejną część z tej serii. Pamiętajcie, żeby wbijać na moje sociale, które są w opisie, tam naprawdę bardzo dużo się dzieje, a my już chyba bez pewnego przedłużania będziemy zaczynać. Seed pierwszy. 2, 1, 3, 7. Respimy się na kordach 103 na minus 60 i widzimy sam las i nic więcej. Kiedy polecimy troszkę do góry, ujrzymy piękny krajobraz z licznymi biomami, które zaraz wam opiszę. Pierwszą stronę świata widzimy ogromne morze lub jeziorko, to znaczy, no ja jak to nazwiecie, a dookoła tego morza znaleźć można kilka ciekawych rzeczy, takich jak dżungle, las brzozowy, las ciemnego dębu, ogromną śnieżną górę ze świerkowym lasem, coś takiego w wodzie, no i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. W kolejną, a dokładnie drugą stronę naszego seeda zobaczyć można spory las mieszany, który potem zamienia się w równinę i kończy się ciekawą, nawet sporą wioską. Niedaleko, obok wioski, znajduje się opuszczony portal z bardzo ciekawą zawartością. Obok wioski znajdziemy takie nawet spore jeziorko, kilka gór, a nawet ogromną, przeogromną polanę. W trzecią stronę świata widzimy od razu zalesioną górę, a za nią ogromne, a zarazem bujne lasy, sporo rzek i równinę. Na tym biomie znajdziemy masę ciekawych rzeczy, czyli outpost pillagerów, drugi opuszczony portal, także z ciekawą zawartością, a nawet drugą wioskę z kowalem. W ostatnią stronę świata widzimy las mieszany, przechodzący w brzozowy, a potem ciemnego dębu, a na końcu zimowy. Bardzo dużo tych biomów, co? I to jeszcze nie wszystko, pamiętajcie. Lecąc w lewo, zobaczymy małą górę, tak naprawdę malutką górę, przechodząc z trzecim opuszczonym portalem, a lecąc w prawo spore wybrzeże. Jednak lecąc prosto zobaczymy dwie przeogromne lodowo-zimowe góry, połowie okryte świerkowymi drzewami. Jedna góra sięga aż do 220 kratki wysokości, a druga do 180. To są ogromne wysokości, no i pewnie musi być z nich dobry widok. Seed drugi, minus 2001. Jest to seed podesłany przez widza, ale to nie przez JJ-ka, także jest mi bardzo milutko, że podesłałeś mi tego seeda. A jeżeli wy też chcielibyście się pojawić w naszym odcinku, wiecie co robić, napiszcie komentarz z seedem. A my respimy się na kordach minus 30 na 9 i widzimy bardzo dużo różnych biomów. Jeśli polecimy w pierwszą stronę naszego świata, napotkamy kilka ciekawych rzeczy, takich jak ogromne wybrzeże piaskowe, spory las mieszany, kilka dużych wysepek i lawa pulkę, z której można zrobić fajny portal. W kolejną, a dokładnie drugą stronę, znajdują się jeszcze większe plaże i bardzo dużo lasów mieszanych, brzozowych, a nawet ciemnego dębu. W trzecią stronę świata zobaczymy ogromne wybrzeże wyspy z licznymi lasami. To jest mieszany i brzozowy, spora równina, a na końcu las świerkowy połączony z dżunglą. W
ostatnią stronę świata, w jaką pójdziemy. Jest to najobszerniejsza strona ze wszystkich. Więc zanim tam przejdziemy, zostaw łapeczkę i subskrypcję, a my lecimy dalej. Idąc w tą stronę, zauważymy spore wybrzeże, ogromną równinę i sawannę z licznymi górami i lawa pulką. Lecąc na kordy minus 250 na 600, znajdujemy bardzo, bardzo ogromną wioskę z aż dwoma kowalami. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jak tak, strzelcie łapeczkę oraz subskrypcję, chociaż wiecie, żeby to zrobić, bo na 50 lajków zrobimy kolejny film z tej serii, czyli dwa najlepsze seedy w Minecraft Bedrock Edition. My już bez jakiegoś przedłużania będziemy kończyć. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie.